Nowy off-season się zaczął, zaczyna się nowe życie w NBA, zaczyna się nowe życie w polskiej koszykówce także, bo może przesadzam, może nadinterpretuję, ale powrót Magic Basketball jako tytułu na polski rynek to jest coś naprawdę dużego, co tak naprawdę pokazaliście mi przez swoją aktywność w mediach społecznościowych, jak często do mnie pisaliście, jak bardzo polubiliście fanpage Magic Basketball, jak zaczęliście śledzić konto na Twitterze Magic Basketball, za co bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wiem, że spadła na mnie teraz bardzo duża odpowiedzialność, no bo wzięcie na siebie, na barki tego typu powrotu w polskiej koszykówce to będzie się spotykało z ogromnymi oczekiwaniami, ale liczę, że temu sprostam. Do tego, w jaki sposób planuję Magic Basketball przywrócić na polski rynek, będę wracał parokrotnie w najbliższym czasie. Natomiast dzisiaj na razie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje w NBA, a dzisiaj w nocy zadziało się bardzo dużo, ponieważ największy wolny agent w historii koszykówki być może, przynajmniej taki, który zmienia klub, no bo Michael Jordan też był swego czasu wolnym agentem, ale on nie zmieniał klubu, tylko podpisywał kolejne umowy z Chicago Bulls. Także największy wolny agent, który zmienia klub w historii koszykówki, czyli LeBron James, zabiera swoje talenty z Cleveland Cavaliers po 4 kolejnych latach spędzonych tam i przenosi się do Los Angeles i będzie od nowego sezonu zawodnikiem Lakers. Nie jest to scenariusz, którego się nie spodziewaliśmy, dlatego że Lakers byli wymieniani jako jeden z czołowych dwóch, trzech kandydatów, faworytów nawet, nie tyle kandydatów, co faworytów do przejęcia LeBrona Jamesa. No i stało się. James dostaje maksymalny kontrakt, 4-letni, ponad 150 milionów, ale nie o pieniądze tu chodzi. Nie pieniądze są tu najważniejsze, no bo wiadomo było, że LeBronowi trzeba słono zapłacić, że LeBron jest warty każdych pieniędzy w tej lidze, więc to nie jest coś, czego byśmy się nie spodziewali. Natomiast to, że LeBron trafia do Lakers, no to pokazuje przede wszystkim kunszt Magica Johnsona. Pokazuje to, jak wygraną osobą w perspektywie ostatnich 2 lat jest Jeannie Buss, czyli obecna właścicielka Los Angeles Lakers. Jak beznadziejne ruchy robił jej poprzednik, czyli jej brat. I też pokazuje to, że LeBron James stawia na pierwszym miejscu rodzinę, bo tak to się mówi. Także LeBron James wybrał Lakers nie tylko ze względu na to, że tam czuje rzeczywiście, że może zdobywać mistrzostwa, ale przede wszystkim dlatego, że tam jego rodzinie będzie dobrze. I być może rzeczywiście tak jest. Ale to są jakieś tam dywagacje, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Ja oczywiście chcę się zająć tym, jakie to ma implikacje czysto koszykarskie, jakie to ma implikacje czysto pod względem szans na to, co drużyny będą osiągać w najbliższym sezonie. I powiem Wam szczerze, jako że ja jestem od małego fanem konferencji wschodniej bardziej, to tam zawsze miałem drużyny, którym kibicowałem, typu jak Chicago Bulls, jak New York Knicks, jak później Boston Celtics za czasów Wielkiej Trójki. Tak teraz no jest mi trochę szkoda oczywiście konferencji wschodniej, ale to wcale nie sprawia, że ta konferencja wschodnia będzie gorsza. Znaczy koszykarsko gorsza na pewno, no bo wiadomo, LeBron James tam gdzie jest, to tam poprawia poziom i tak dalej, ale konferencja wschodnia będzie bardziej nieprzewidywalna, będzie bardziej wyrównana i pod tym kątem jest to super. No ale tak krążę, w końcu trzeba dojść do tych Lakers, bo Lakers na jednym LeBronie Jamesie nie poprzestali i zatrudnili, dogadali się w sprawie kontraktów z 2 kolejnymi zawodnikami. Zawodnikami, którzy nie są postrzegani jako, przynajmniej jeszcze niedawno nie byli postrzegani jako gracze, którzy mogą robić coś dobrego w NBA. A są to JaVale McGee i Lance Stevenson. Lakers podpisali też kontrakt kolejny roczny z Kentavious'em Caldwell Pope'em jako swoim wolnym agentem, więc w ciągu, znaczy podpisali, dogadali się. Cały czas brakuje mi tego słowa. Także w ciągu jednej nocy załatwili sobie 4 graczy na kolejne rozgrywki. Zwolnili dobę wcześniej Thomasa Bryanta, który miał być u nich na ligę letnią, ale zdecydowali się z niego zrezygnować. Przedłożyli opcję dla Iwicy Zubaca, więc w tej chwili mają 10 zawodników, może nawet więcej niż 10, ale takich 10 pewniaków do gry i wygląda to naprawdę ciekawie, bo taka piątka w tej chwili pierwsza, która mam wrażenie by się jawiła oczywiście na obecną chwilę, to Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope,
LeBron James i dalej w zależności od tego, z kim chcemy grać, może być Julius Randle, może być Brandon Ingram, może być Kyle Kuzma, no i JaVale McGee jako środkowy. A można też grać zupełnie niskim składem, tak? Bez JaVale McGee z Juliusem Randle na przykład jako centrem, tak? I obok LeBron, Kuzma, Ingram, a z ławki jeszcze wchodzący Lance Stevenson. Także Lakers postawili się w bardzo ciekawej i bardzo dobrej sytuacji. Oczywiście nie przestali jeszcze grać na rynku, no bo lada chwila jeszcze będą walczyć, lada chwila, cały czas walczą, myślę, o Kawhia Leonarda. Tym ruchem z LeBronem Jamesem wytrącili Spurs bardzo dużo z ręki i będzie to dla drużyny San Antonio bardzo trudno teraz zablokować przejście Leonarda do Lakers. No bo tak naprawdę, jeżeli on chce grać tylko w Lakers, to inne drużyny ryzykują cholernie dużo w tej chwili, przejmując ewentualnie Leonarda w ramach wymiany, no bo wiadomo, że za rok Lakers dalej staną do niego, do walki o niego, no bo po to podpisali roczny kontrakt z Caldwell Pope'em, roczny z Lance'em Stevensonem i roczny z JaVale'em McGee, żeby za rok znów móc walczyć o wolnych agentów i właśnie bardzo rozsądnie to zrobili. Idąc dalej, Lakersi w tej chwili oczywiście stają się playoffową drużyną, no bo to nie ma w ogóle dwóch zdań i pytanie, czy są w stanie awansować do finałów NBA. Myślę, że na dzisiaj jeszcze nie są w stanie pokonać Golden State Warriors, to na pewno, aczkolwiek czy LeBron James będzie otoczony lepszymi zawodnikami, patrząc po składzie, niż był w Cleveland Cavaliers? Wydaje mi się, że tak. Mam też wrażenie, że będzie miał lepszego trenera obok siebie, który lepiej będzie kombinował, jak to zrobić, żeby chciałem powiedzieć Cleveland, żeby w Lakers było dobrze. I tu mam wrażenie, to są te największe plusy dla LeBrona. Ale oczywiście problem kolejny jest taki, że nie będzie mógł się mierzyć tak jak w poprzednich latach z Toronto Raptors, jak z Boston Celtics, nawet z tymi z poprzedniego sezonu, którzy do siódmego meczu go dociągnęli. Będzie musiał się mierzyć na przykład, nie wykluczam takiej sytuacji, bo jest to bardzo prawdopodobne, że w pierwszej rundzie może trafić na Russella Westbrooka i Paula George'a, w drugiej rundzie może trafić na Jamesa Hardena i Chrisa Paula, a w finale konferencji na Kevina Duranta i Stepha Curry'ego i całe Warriors, więc to już pokazuje, jak napakowana gwiazdami będzie konferencja zachodnia. No i też niestety troszkę mówi nam, że ponownie mistrzostwo konferencji zachodniej będzie się równało mistrzostwu NBA. Chyba że na wschodzie coś jeszcze wymyślą Celtics, chyba że coś jeszcze wymyślą Sixers. Zobaczymy, bo te drużyny na razie bardzo cicho, bardzo spokojnie, ale może to dobrze. Mają młody skład, mogą się rozwijać. Co dalej jeszcze przed Lakers? Tak jak powiedziałem, pierwszy ich cel, przynajmniej tak jak wszyscy spodziewają się, to jest dalej walka o Kawhia Leonarda. Mówi się też o tym, że Lakers spotkali się z Clintem Capellą, spotkali się z DeMarcusem Cousinsem, więc chcą kogoś jeszcze na pozycji środkowego mieć i dodanie któregokolwiek z tych zawodników byłoby super. Aczkolwiek mam wrażenie, że Capella to nie jest trochę ten typ gracza, którego Lakers potrzebują. Capella bowiem idealnie odnajduje się w sytuacji, kiedy jest granych dużo pick and rolli, jest otoczony czterema strzelcami, a z tym Lakers mają w tej chwili problem. Z tego względu, że Lonzo Ball jest bardzo słabym strzelcem na razie. Oczywiście nie wykluczam, że w przyszłości będzie lepszym. Brandon Ingram też nie umie jeszcze rzucać za trzy na takim poziomie, na jakim powinien. Kyle Kuzma oczywiście ma za sobą tylko debiutancki sezon. No nie wiadomo, co z Lance'em Stevensonem, no bo Lance jest zawsze szalony i nie wiadomo, czego do końca się po nim spodziewać. Kentavious Caldwell-Pope to jest, wydaje się, w tym momencie najpewniejszy, najrówniejszy strzelec z dystansu w tej drużynie i to może być problem dla Lakers, ale nie zdziwię się, jeśli Lakers jeszcze dołączą do siebie jakichś weteranów, zawodników na minimalnych kontraktach, którzy stwierdzą, kurde, fajnie by było na koniec kariery zagrać z LeBronem, jeszcze dodatkowo fajnie by było zagrać w Lakers, bo to w końcu jest jedna z dwóch największych marek w NBA obok Boston Celtics, także to może być bardzo, bardzo interesujące dla weteranów. Nie wiadomo, może nagle się okaże, że Luol Deng zmartwychwstanie tak i zacznie grać, bo to też jest przecież, jeśli jest zdolny do gry, to jest bardzo pożyteczny zawodnik, więc kto wie? Kto wie, czy Lakers jakoś nie spróbują jego też ożywić.
Mimo wszystko wydaje mi się, że kluczem dla nich do walki o tytuł będzie sprowadzenie drugiego top gracza i tu wydaje mi się, że to jest Kawhi Leonard. Inwestycja LeBrona w 4 lata w Lakers pokazuje, że on będzie cierpliwy, że on może jeden rok nawet przeczekać, żeby za rok dostać Kawhia Leonarda, a teraz spróbować powalczyć i pomóc w rozwoju tym wszystkim chłopakom młodym, których ma wokół siebie. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, jednej rzeczy nie jestem w stanie rozgryźć i wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie rozgryźć u nas. Co zrobią Spurs? Czy Spurs będą chcieli po prostu na siłę zagrać na nosie Lakers i teraz nie oddać Kawhia Leonarda, żeby o rok przedłużyć to oczekiwanie na jego obecność w Los Angeles? Czy też po prostu stwierdzą, no dobra, no to już przegraliśmy, tak wiemy, że Lakers są mocni, że się odbudują, to cokolwiek wyciągnijmy za Leonarda i tu może być problem, bo w tej chwili to Magic Johnson, który był i tak w przewadze przed dogadaniem się z LeBronem Jamesem, teraz to już jest w miażdżącej przewadze. Myślę, że mniej więcej w takiej, jaką, nie wiem, w posiadaniu piłki i w liczbie podań mieli wczoraj Hiszpanie w meczu z Rosją. Tylko mam wrażenie, że Magicowi Johnsonowi będzie łatwiej strzelić gola na wagę zwycięstwa i przejęcia Kawhia Leonarda. Więc tu mam wrażenie, jest duża, duża przewaga po stronie Lakers i zastanawiam się trochę, co zrobią Spurs w dalszej kolejności. Lakers, tak jak powiedziałem, czeka jeszcze walka o jakichś kolejnych wolnych agentów, ale tym bym się na razie nie zajmował. Do tego wrócimy na pewno w najbliższych dniach, jak tylko te kolejne ruchy transferowe będą miały miejsce. Natomiast jestem pozytywnie zaskoczony tym, co zrobił Dan Gilbert, bo jeśli pamiętacie, po poprzednim odejściu LeBrona Jamesa Gilbert wysmarował niezłego paszkwila w mediach i puścił list pożegnalny do LeBrona, jadąc po nim niemiłosiernie. Tym razem Gilbert zrobił coś zupełnie innego. Wreszcie poszedł po rozum do głowy, podziękował Jamesowi, życzył jemu, jego rodzinie wszystkiego co najlepsze. Nie wiem, czy to było szczere, czy nie. Oczywiście wszyscy mówią, że nie, no bo Gilbert to Jamesa nie lubił, że to byli dwaj wielcy wrogowie. A szczerze powiedziawszy, myślę, że... że kierował się tak naprawdę tylko i wyłącznie tym, że no LeBron dostarczył ten tytuł dla drużyny i że dlatego Gilbert to zrobił. A ja myślę, że nie, że przede wszystkim dlatego, że Gilbert wreszcie poszedł po rozum do głowy i stwierdził, nawet jak cokolwiek złego zrobię na LeBrona, to w tej chwili PR-owo stracę, bo poprzednio też PR-owo stracił, tak? No bo taki wizerunek, który on wtedy wokół siebie zbudował, sprawił, że wolni agenci nie chcieli do tego klubu przychodzić, no bo kurde, miałeś zawodnika, który tyle lat był w zespole, który tyle lat cię ciągnął na sam szczyt, cały czas trzymał cię w czołówce i jak tylko odchodzi do ciebie, to zachowujesz się tak nieprofesjonalnie, że jedziesz go w mediach. No to nie jest piaskownica, to nie są dzieci kilkuletnie, które się na siebie obrażają. Trzeba być dorosłym, pracuje gość w mega dużym biznesie, ma mega duże pieniądze, no więc powinien rozumieć takie rzeczy. I wydaje mi się, że chociażby pod tym kątem teraz wysmarował takiego dobrego, pożegnalnego, dobrą pożegnalną wiadomość, żeby mieć spokój, tak, żeby mieć spokój. No. Co mnie jara w tym, że LeBron będzie w Lakers, to, że jest szansa w niedługim czasie na finały Lakers-Celtics. I wybaczcie, fani wszystkich pozostałych 28 drużyn NBA, to jest to, dlaczego NBA chce mieć duże zespoły. Celtics i Lakers to jest historia, to jest jak Real Madrid i Barcelona w Hiszpanii, to jest jak, no nie wiem, jak Niemcy, Brazylia w piłce nożnej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. To jest ten motor napędowy, to jest, gwarantuję wam, gdyby w najbliższym sezonie Kyrie Irving był zdrowy, wszedł do finału z Boston Celtics, a z drugiej strony był LeBron James i Lakersi, mamy rekord oglądalności w historii finałów. Gwarantuję to wam. I dlatego Adam Silver jest tym, który w tej chwili najbardziej przebiera nóżkami pod stołem, bo wie, że ten scenariusz jest bardzo blisko. Bo Celtics już w poprzednim sezonie, tym, którym skończył się miesiąc temu, byli o krok, o jednego LeBrona Jamesa od finałów NBA. Tego LeBrona Jamesa, którego już nie mają w konferencji wschodniej teraz. Więc to jest dla nich duża szansa. I finały Celtics-Lakers? Może jeszcze nie w najbliższym sezonie, bo myślę, że prędzej Celtics-Warriors, ale za rok, w 2020, kto wie,
i to by było bardzo, bardzo ciekawe. Ok, na dzisiaj to tyle. Tak jak powiedziałem, skupiłem się na LeBronie i Lakers. Oczywiście pamiętam o tych wszystkich innych ważnych ruchach transferowych, jak Paul George zostający w Thunder, jak Kevin Durant zostający w Warriors, DeAndre Jordan przechodzący do Dallas, ale dzisiaj, no wybaczcie, nie mogło być inaczej. To musiał być LeBron, to musieli być Lakers. Ale do kolejnych tematów oczywiście wrócę. Jutro kolejny podcast i żeby Was teraz uprzedzić, jak to będzie wyglądać. 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, będę się zarzynał, ale zarychta na solo będzie. Dodatkowo raz na tydzień będzie się pojawiać Coast to Coast, które wraca w tym samym składzie z Karolem Milcarzem, z Łukaszem Woźnym, z Krzyśkiem Mózdowskim i ze mną. Więc to będzie, mam nadzieję, regularnie w soboty, że tu z chłopakami dogadamy ten jeden termin. Będą też podcasty o poszczególnych drużynach. I dzisiaj wieczorem pojawi się pierwszy, będzie to byczy podcast o Chicago Bulls, prowadzony przez chłopaków z fanpage'a Chicago Bulls Polska. A w perspektywie kolejnych dni, tygodni pojawią się kolejne drużyny. Jestem już dogadany z Detroit Pistons, a być może jest szansa na podcast o Boston Celtics, o Lakers, o Cleveland Cavaliers dalej i jeszcze o kilku innych drużynach, z którymi rozmawiam, chociażby Orlando Magic. Będzie prawdopodobnie też podcast o NCAA, także nasz kanał, ten kanał YouTube'owy Magic Basketball będzie kołem zamachowym do przyszłego projektu, którym jest wydawanie gazety Magic Basketball. Ale na początek musimy zebrać, znaczy musimy, chcę zebrać po prostu jak największą rzeszę ludzi wokół tego projektu, żeby wiedzieć, czy to ma sens. Bo marzenia marzeniami, to jest jedno z moich największych marzeń, czyli wydawanie Magic Basketball. Ale to też musi się spinać finansowo. Żeby was tylko utwierdzić w tym, jak dużymi kosztami się to wiąże, to jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych co miesiąc na każdy numer, żeby to mogło się wydawać. Więc muszę wiedzieć po prostu, czy jest potencjał na to, żeby te pieniądze się zwróciły. Więc to jest to clue. Macie pytania? Walcie pytaniami w komentarzach. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dzięki za to, że byliście ze mną. Dzięki za to, że trzymacie kciuki za powodzenie tego projektu i mam nadzieję, że ten projekt się uda. I za rok spotkamy się na zlocie fanów Magic Basketball i tym, którzy przyjadą, będę w stanie wręczyć osobiście pierwszy numer nowej gazety, nowej starej gazety, w nowej szacie graficznej, z plakatem oczywiście w środku. I że po prostu będziemy się cieszyli, że byliśmy w stanie wspólnie wrócić Magic Basketball na polski rynek. Tyle na dzisiaj. Mówił do Was Piotrek Zarychta. Do usłyszenia.